ranny w twarz ruski generał, uciekł gdzieś, a za nim i reszta huzarów. Prześliczna sytuacja. Czuję zaszczyt, że będę mógł zagrać rolę polskiego właśnie oficera. Dotychczas nie grałem takich ról, tym bardziej tak wysokiego oficera. Wybraliśmy może tak, żeby nie było banalne, już nie samą osobę marszałka, o którym też wprawdzie graliśmy spektakl. Wybraliśmy osobę chyba najbliższą, jeżeli tak można powiedzieć, ze strony przyjacielskiej, ze strony pracy nad tworzeniem tej Rzeczypospolitej. Wybraliśmy osobę adiutanta, przyjaciela, pułkownika Wieniawy. No, mundur generalski oczywiście, ale o tym właśnie też mówi scenariusz, że pozostał on zawsze pułkownikiem Wieniawą. Człowiek, który ma swoje zdanie, który to zdanie może obronić, jest warty uwagi, a w tym wypadku mówimy o tworzeniu państwa, odtworzeniu państwa, odtworzeniu wojska, więc w tym miejscu pułkownik Wieniawa, przedtem po prostu powiedzmy oficer polski, był naprawdę fascynującą osobą, bo mógł pomóc marszałkowi, mógł pomóc przyjacielowi, asystował go w przeróżnorodnych wydarzeniach, więc to była postać naprawdę bardzo ważna na ten moment dla państwa polskiego. Co chcemy pokazać widzowi? No, po pierwsze zapoznać z postacią Wieniawy, bo na Wileńszczyźnie nie jest tak szeroko znana. To jedno z zadań, a drugie pokazać może stosunki do marszałka Piłsudskiego, nie jako już marszałka, a po prostu jako do człowieka, do przyjaciela, do kolegi, z którym się przez wiele, wiele lat żyło. No i być może jakieś małe żale, być może jakieś pretensje, te, które przyjaciel może powiedzieć przyjacielowi w oczy. Jak było? Wspaniale. No, czasami bywało i fatalnie.